Ze wzgórz Częstochowy rozlega się dzwon, gdzie polski królowa łaskawy ma tron. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja, Panno Maryjo. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam was, moi drodzy, na tej Eucharystii. Przyjeżdżamy do naszej Matki, do domu Matki, aby powierzyć jej nasze intencje, powierzyć jej nasze życie i życie naszych bliskich. Chcemy przy Matce mówić jak najwięcej, powierzyć jej wszystkie intencje naszego serca. Msza Święta jest jednak wsłuchaniem się w głos Boga. To Maryja wskazuje na Jezusa i pragnie, abyśmy tutaj się zatrzymali. Pragnie, abyśmy uczestniczyli nie tylko ciałem na tej Eucharystii, ale przede wszystkim duchem. Powierzmy na samym początku intencje, z którymi przyjeżdżamy na to święte miejsce, ale później wsłuchajmy się Słowo Boga, które jest dzisiaj do nas skierowane w czasie tej Eucharystii od samego początku, od samego znaku krzyża. Witam wszystkich pielgrzymów, witam tych, którzy łączą się z nami poprzez telewizję Trwam czy internet. W sposób szczególny witam pielgrzymów z miejscowości Kamionka, z parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Witam tych pielgrzymów, którzy przyjechali tutaj do tronu Matki ze swoimi duszpasterzami. Ksiądz Tomasz prosi w intencji parafian z parafii ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Górnie w diecezji rzeszowskiej. Ksiądz Marian również się modli za parafię. Jest to parafia Tyczyn z diecezji rzeszowskiej również. Ksiądz Mieczysław
prosi o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Najświętszej dla parafii Matki Bożej Śnieżnej w Rzeszowie, Budziwoju. Ojciec Czesław natomiast prosi o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Jana i Roberta. Kolejna intencja: o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego oraz światło wewnętrzne do bycia, wytrwania w dobrym dla Jolanty z okazji urodzin. Natomiast przez moją posługę będziemy prosić o opiekę Matki Bożej, łaski dla Marka, Sztuka z okazji imienin i błogosławieństwo dla rodziny. W chwili ciszy przedstawmy również nasze intencje, które przyprowadzają nas do tronu Matki. I przyznajmy się do tego, że jesteśmy grzeszni, że nie zawsze chcemy słuchać to, czego Pan Bóg do nas chce mówić. Nie chcemy być Jemu posłuszni. Buntujemy się i grzeszymy. Mówiąc, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Marii Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Hioba. Hiob tak odpowiedział swoim przyjaciołom: istotnie, ja wiem, że tak jest. Jak człowiek może być przed Bogiem prawy? Gdyby się ktoś z nim prawował, nie odpowie raz jeden na tysiąc? Umysłem mądry, a potężny mocą, któż mu się sprzeciwi, a ocaleje? Przesunie on góry, choć one nie wiedzą, kto je wywraca w swym gniewie. On ziemię porusza w posadach tak, iż się trzęsą jej filary. Słońcu daje rozkaz, a ono nie wschodzi. Na gwiazdy pieczęć położy, on sam rozciągnie niebiosa, kroczy po morskich głębinach. On stworzył niedźwiedzice, Oriona, Plejady i sfery południa. On czyni cuda niezbadane, nikt nie zliczy jego dziwów. Oto przechodzi, ale go nie widzę, mija, ale go nie dostrzegam. Porywa, któż mu zabroni, kto mu powie, co czynisz? Jakże ja zdołam z nim mówić, jakich dobiorę słów wobec niego? Choć słuszność mam, nie odpowiem, a przecież błagać będę o litość. Jeśli zawołam, czy mi odpowie? Nie ma pewności, czy głos mój słyszy. Oto Słowo Boże.
Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie. Każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam. Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, żeby Ciebie wielbić? Czy w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady? Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia? A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną? Alleluja, 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 alleluja. Wyzułem się ze wszystkiego i uznałem to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i w Nim się znalazł. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki pod niebnie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a Ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odparł: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstęp się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kto ma uszy, niechaj słucha. Tak uczy nas Biblia. Bóg chce, żebyśmy Go słuchali. Bóg chce tego i tego pragnie. Dlatego nam się objawia w swoim Słowie, które stało się ciałem w Jezusie Chrystusie. Biblia jest po to, abyśmy ją czytali, ale też słuchali. To jest list napisany przez Boga do nas. Jezus to jest ostateczne objawienie. Jezus naucza nas, jaki jest Ojciec, jaki jest Bóg i co od nas wymaga. To jest ważne. Ważne, jeśli On jest Bogiem. Nie ja. Nie jest On Bożkiem, tylko Bogiem.
Hiob dzisiaj się zastanawia, już bardzo udręczony. Poznajemy jego historię od poniedziałku. Dzisiaj już jest bardzo udręczony i zastanawia się, czy w ogóle słyszy mnie Bóg, czy słyszy mnie. Może teraz w takiej kondycji, droga siostro, drogi bracie, jesteś, że Bóg cię nie słyszy, tak ci się wydaje. Ty prosisz, a On nic nie robi. On słyszy twój głos. On słyszy. Ale czy musi wypełnić to, o czym ty marzysz? Czy musi? No nie musi, bo jest Bogiem, a nie bożkiem. Możemy stworzyć sobie z Boga bożka, a z nas bogów. I ten bożek musi nam służyć. I do tego zaprasza nas szatan. Skoro Bóg cię nie wysłuchuje, twoich modlitw, tych dobrych, szlachetnych, przecież prosimy Boga o zdrowie, o uzdrowienie. Prosimy Go, żeby nam pomógł w tej codzienności. To jest wszystko dobre intencje. I On cię nie wysłuchuje. To albo Boga nie ma, albo Bóg jest bardzo zły. Bardzo zły. I nie chce w ogóle ciebie słuchać. Jest egoistycznym Bogiem, który ciebie nie kocha. Taka droga jest drogą szatańską. Do niej zaprasza nas codziennie szatan, abyśmy tak widzieli Boga. Ale powinniśmy dzisiaj w czasie tej Eucharystii uświadomić sobie, że dobry rodzic, kochający rodzic wysłuchuje swoje dzieci, prawda? Słyszy ich głos, ich pragnienia, ale nie zawsze ich pragnienia wypełnia. Nawet te dobre, bo rodzic widzi troszeczkę dalej, widzi z innej strony. Może większe ma doświadczenie życiowe i wie, że dzisiaj owszem, to jest dobre dla ciebie, ale konsekwencje dzisiejszego wyboru będą tragiczne dla ciebie, dlatego ja ci tego nie pozwalam. Dziecko się buntuje, płacze i nie jest z tego zadowolone. Czasami nawet wypowiada słowa bardzo gorzkie: nie kocham cię. Nie myśli tak, ale wypowiada te słowa, bo inaczej nie potrafi określić tego, co dzisiaj odczuwa. Czasami i my tak właśnie podchodzimy do Boga. Jeśli ty nas nie chcesz wysłuchać, to nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Czy ty w ogóle mnie słyszysz? Bóg cię słyszy, drogi bracie, droga siostro, ale nie zawsze będzie wypełniał to, co tobie wydaje się dzisiaj lepsze dla ciebie. Dlaczego? Bo cię po prostu kocha. Bo cię po prostu kocha. Bóg jest Bogiem, a my jesteśmy Jego dziećmi. Jeśli Bóg jest dla mnie bożkiem, a ja jestem Bogiem, to potrzebuję głębokiego nawrócenia. I tu w tym miejscu wielu ludzi doznaje takiego nawrócenia duchowego. Odkrywa, że jest kochany przez Pana Boga, ale jest Jego dzieckiem, a nie władcą Boga, który ma wypełniać wszystko, co tylko to dziecko, a może nawet Bóg, ja mu to powiem. Jezus Chrystus w Ewangelii chce, żebyśmy Go słuchali. Chce, żebyśmy Go poznawali. Chce, żebyśmy też poznawali siebie przez słuchanie Jego, bo On nas zna bardziej niż my samych siebie. I mówi prawdę. Mnie najbardziej pociąga w Jezusie Chrystusie Jego miłość, oczywiście do mnie, do was, do ludzi. Ale ta prawdziwa miłość, naprawdę prawdziwa, budowana zawsze na prawdzie. Jeśli On ma powiedzieć mi coś gorzkiego, to mi to mówi. Jeśli ma mi powiedzieć coś dobrego, to mi to mówi. W Jego Słowie, w Biblii. Bóg jest prawdziwy, Bóg jest dobry. Tylko my nie chcemy Go słuchać. Mamy uszy, ale nie chcemy słuchać Boga. Nie chcemy słuchać tego, co nam zapowiada. Do czego nas zaprasza. Słyszymy tylko częściowo, a nie w całości Jego słowa. I w tym właśnie szatan może budować swoje królestwo. Niesłuchaniu Boga. Niesłuchaniu. Jednym z ważniejszych i pierwszych, pierwotnych przykazań Boga do człowieka jest: słuchaj. Słuchaj, Izraelu.
Pan jest twoim Bogiem. Słuchaj, słuchaj, słuchaj Jego. Jezus mówi nam, jakie są konsekwencje pójścia za Nim. On nie obiecuje nam sielankowego życia, absolutnie. On nam obiecuje prawdziwe życie tu na ziemi, zbrukane grzechem. I na ten grzech daje nam krzyż jako obronę, jako to, co nas zabezpieczy na to życie. I ten krzyż nam otwiera niebo. I to niebo to jest cel, to jest Bóg. Bycie z Bogiem, ale tutaj jest wszystko zakryte. Tutaj jest grzech, tutaj jest smutek, tutaj są choroby, tutaj są kłótnie, nieporozumienia, oszustwa. Bóg nie obiecuje temu, który idzie za Jezusem Chrystusem sielankowego życia. Absolutnie nie. Dzisiaj rano odprawiałem mszę świętą w gronie sióstr zakonnych i żeśmy to słowo rozważali przez nasz pryzmat. Ludzi poświęconych Bogu na wyłączność. Że Bóg nie obiecuje nam łatwego życia. Nie obiecał. A tak często, tak jak Hiob, możemy narzekać na Boga. Czy w ogóle ty widzisz, jak mi jest źle? Ale Bóg mi nigdy nie obiecał. A ja poszedłem za Nim i nic nie chciałem. A teraz bardzo wiele od Boga oczekuję. Bardzo. Dlatego ten powrót do pierwotnego powołania jest bardzo potrzebny. Ale tutaj modlę się z wami wśród małżonków przede wszystkim, tak mi się wydaje. I przypomnijcie sobie, co żeście obiecali w czasie sakramentu małżeństwa. Że będziecie na dobre i na złe. Na złe też. My tego nie chcemy słuchać. Ale Bóg już mówi na samym początku waszego wspólnego życia, że to nie będzie łatwe życie. Nie będzie tylko dobrze, ale też będzie źle. I wy obiecujecie, że będziecie trwać razem na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie. Nie chcemy słuchać prawdy, którą daje nam Bóg na wyciągnięcie ręki, na tacy. A później mamy pretensje do samego Jezusa Chrystusa. Jak ty mogłeś na to pozwolić? Jak ty, mój Bóg, który mnie kocha, pozwoliłeś, żebym ja wyszła albo ożenił się właśnie z tą albo z tym? Jak ty mogłeś? A może on wcześniej mówił, nie jest on dla ciebie, ale ty nie chciałeś słuchać. A później mówił ci, nie będzie zawsze dobrze. Nie chciałaś słuchać. Bóg jest bardzo prawdziwy i mnie to bardzo pociąga w Jezusie Chrystusie. Zobaczmy, że dzisiejszy świat, tak naprawdę świat od samego początku daje nam coś od siebie, reklamuje nam wiele rzeczy, wmawiając nam, że to jest doskonałe, to jest najpiękniejsze. I my idziemy za tym, czujemy gdzieś wewnątrz, że to nie jest dobre dla nas, że skutki brania czegoś albo jedzenia, albo spożywania czegoś, no będą tragiczne, ale w lekramie tego nie było. Dlatego ja ufam tej lekramie, bo tam są same plusy. Z Bogiem jest inaczej. On nie chce lekramować Kościoła. On nie chce lekramować samego siebie. On jest czystą miłością i on nie musi się lekramować. On po prostu wskazuje na swoją miłość do nas. Miłość nie musi się lekramować, nie musi udowadniać, ja ciebie kocham. Udowodnił, owszem, na krzyżu, ale my takiej miłości też nie chcemy, prawda? My chcemy sielankowej miłości, takiej bez krzyża. Takiej miłości po prostu nie ma na tym świecie. Po śmierci, owszem. Ale nam i śmierć ciężko zaakceptować, bo czy my wierzymy w życie wieczne? Jeśli się buntujemy na śmierć, dzisiejsze podpowiedzi Jezusa Chrystusa są bardzo, bardzo konkretne. Jezus spotyka człowieka, który chce pójść za Nim. A Jezus od razu mu wskazuje, że nie będzie to łatwe. Że to nie jest tak, że pójście za Jezusem Chrystusem, obojętnie czy w kapłaństwie, czy w życiu zakonnym, czy w małżeńskim, czy w samotności, będzie łatwe. Nie. To jest życie pielgrzyma. Pielgrzyma, tułacza, który czasami nawet nie ma czasu się położyć. Nie ma gdzie się położyć. Jezus nie obiecuje nam
dobrego, takiego bezpiecznego życia. Bezpieczne życie to jest w otoczeniu dobrej rodziny, w domu. A Jezus od razu mówi takiemu człowiekowi, nie, życie ze mną jest życiem pielgrzyma. Pielgrzyma, który żyje z opatrzności Bożej. Czasami może być tak, że będzie ci brakowało, tylko żeby ci nie brakowało ufności do mnie, bo ja jutro ci dam pokarm. Dam, ale ja potrzebuję ciebie, potrzebuję twojego zaufania. Ja ci wszystko dam, ale ty mi ufaj. Jezus nie obiecuje nam ubezpieczeń, zabezpieczeń. Tak często wyrzucamy mu. Panie, jeszcze nie mam węgla. Nie starczy mi do końca miesiąca. Jezus nam nie obiecał, że będzie nam starczało do końca miesiąca. Nie obiecał nam łatwego życia. Nie obiecał. On jest prawdziwy. On nigdy nie obiecuje tego, czego nie daje. On opiekę nam obiecuje, owszem, ale On opiekę traktuje jako miłość do nas, która dąży do życia wiecznego. Kolejny mówi o śmierci. Chce pójść za Jezusem, owszem, ale jeszcze musi się pożegnać z tym, który umarł. Jezus mówi, zostaw to. Ile razy my się buntujemy w stosunku do Boga, że kogoś nam odebrał. Odebrał nam kogoś? Czy On odbiera nam kogoś? Czy On po prostu bierze to, co do Niego należy? Czy moje dziecko, czy moja żona, czy mój mąż należał do mnie kiedykolwiek? Czy on przypadkiem nie należał do Boga? Daj Boże, żeby należał do Boga. Wtedy powinnam być bardzo spokojny o mojego męża, o moją żonę, o moje dziecko, bo on jest w niebie, on jest zbawiony, jemu jest lepiej niż tutaj. Ta miłość egoistyczna zawsze będzie nas prowadziła do oskarżenia Boga. Zabrałeś mi kogoś. To nie jest tak. Jezus nie obiecał nam życia bez śmierci tu na ziemi. Po śmierci jest życie. Po śmierci jest życie wieczne. Ale nie obiecał, że ci, którzy wierzą, nie będą tutaj cierpieli z tego, że kogoś będą żegnać. Nie. Bardzo często również oskarżamy Jezusa właśnie o to. Ale Jezus nam nigdy tego nie obiecał. Kolejne to ostatnie zawołanie Jezusa Chrystusa. Ten człowiek, który chce pójść za Nim, ale jednak ogląda się wstecz. Jak często to my nie chcemy żyć tu i teraz. Żyjemy gdzieś tam z tyłu, bo ktoś mnie zranił, bo miałem takie doświadczenie życia, taką historię życia. Ja nie chcę wybaczyć komuś, ja nie chcę wybaczyć Bogu, bo jak On mógł pozwolić na to, że moje życie tak wyglądało? Nie chcę pójść za Jezusem Chrystusem, bo cały czas patrzę się wstecz. Jezus mówi nie, nie tędy droga. Ja ci obiecuję tu i teraz, w teraźniejszości, moją łaskę. Ja nie odmienię przeszłości. Ja ci nie dam teraz przyszłości. Ja chcę teraz ciebie na wyłączność. Ja chcę, żebyś się spotkała się na tej Eucharystii ze mną, tylko ze mną. Nie żyj przeszłością, nie żyj przyszłością. Żyj teraźniejszością, tą chwilą, którą tu spędzasz ze mną. Bo już za chwilę może nie nastąpić kolejny dzień w twoim życiu. I ten będzie ostatni, ten najcudowniejszy, bo spędzony z Bogiem. Jezusowi bardzo zależy, żebyśmy żyli teraźniejszością, bo szatan tutaj również bardzo nas kusi, żebyśmy nie tylko nie żyli tu i teraz, bo on wie, że tutaj jest Bóg, a przeszłość, przyszłość to nie jest dla nas, już nie jest dla nas. Moi drodzy, Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy Go słuchali, poznawali i w tej prawdzie byli po prostu szczęśliwi. Bo dzisiaj mówi nam o trudach pójścia za Nim, ale wiemy, że te trudy nie są celem naszego życia, absolutnie. Nikt z nas nie poszedłby za Bogiem, który mówi tylko o krzyżu. Będziesz po prostu miał najgorzej na świecie. Nikt by z nas nie poszedł za takim Bogiem, który nie mówi po co to wszystko, a mówi o zbawieniu, o wieczności. Bóg nas tak bardzo ukochał, że dał nam przykład w Jezusie Chrystusie. Sam przeszedł agonię, drogę krzyżową, swoją śmierć na krzyżu,
i dostąpił naszego odkupienia. Tak, tak to zrobił, że my nas odkupił. Za nic to zrobił, za darmo. Dał nam niebo, pokazał nam tą drogę, trudną drogę, tu ziemską, trudną, ale później szczęście wieczne. Amen. Umocnieni Słowem Bożym, skierujmy nasze prośby do Ojca w niebie, który dał nam Maryję jako wzór postępowania, najpewniejszą pomoc i obronę. Módlmy się za Chrystusową owczarnię, niech nigdy nie zabraknie w niej pasterzy, gotowych do poświęcenia swego życia dla dobra całego Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za chrześcijan w krajach wielowyznaniowych. Niech wolności i pokoju dane im będzie wyznawać swoją wiarę. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich, którzy opuścili ojczyznę w poszukiwaniu pracy. Niech nie tracą swojej więzi z Bogiem i pamiętają o tradycji swojego narodu. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi młodych, wstępujących w dorosłe życie. Niech z zapałem i zaangażowaniem podejmą powierzane im zadania i obowiązki. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach sprawowanej Eucharystii, jeśli są zgodne z wolą Bożą. Prosimy o ich wypełnienie. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy odeszli z tego świata. Niech doświadczą Bożego miłosierdzia i radują się z przebywania w niebie. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas, abyśmy zawsze słuchali Boga, poznawali Go w swoim życiu i przylgnęli do Niego. Ciebie prosimy. Boże Ojcze Wszechmogący, przyjmij nasze prośby i naucz nas wzorem Maryi czynić wszystko to, co Tobie się podoba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddają cześć Najświętszej Maryi Matce Bożej i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego.
wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową, broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia, chwal. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą, Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Wacławem Męczennikiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Prosimy zrobić szerokie przejście. Majestatem, aniołowi.
przed Twoim majestatem, aniołowie kryją twarz. O światłości przysłoniona, rzuć mi Twój promienny blask. O dobroci nieskończona, otwórz dla nas skarby łask. Chlebie życia przeobfity, nasyć duszy mojej głód. Boskich ogniu tu zakryty, rozgrzej serca mego chłód. Chlebie życia przeobfity, nasyć duszy mojej głód. Boskich ogniu tu zakryty, rozgrzej serca mego. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez stawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkiego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Bóg zapłać wam wszystkim za wspólną modlitwę. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Zdrowie.